Hej, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj sobie będziemy grali w grę Life Force, czy jak to woli Salamander. Ja w dzieciństwie, kiedy ogrywałem tę grę, to spotkałem się tylko właśnie z nazwą Life Force. I dopiero później, wertując jakieś Wikipedie i tym podobne strony, dowiedziałem się, że jeszcze istniała alternatywna nazwa. W dzieciństwie oczywiście, grając w Life Force, nie miałem zielonego pojęcia, że istnieje jakiś Gradius czy Parodius, bo to są w sumie gry, które mechaniką, no, są bardzo podobne. Ale Life Force podobało mi się właśnie, po pierwsze, z tego powodu, że z jednej strony zmieniała się pozycja kamery, co zresztą widzicie tutaj, to jest drugi poziom, gdzie mamy takie uczucie, że lecimy w górę, podczas kiedy w pierwszej misji lecieliśmy ze strony lewej na stronę prawą. Po drugie, podobało mi się w tej grze to, że były tutaj takie przeszkadzajki dość nieoczywiste. To znaczy, może tego jeszcze w tych pierwszych dwóch poziomach nie... Nie, dobra, w pierwszym poziomie to widać w sumie, ale później było, wiecie, później było jeszcze bardziej to widać, bo były jakieś feniksy, był smok jako boss, były... Co tam jeszcze było? Właśnie, Moai. No ale to Konami. Konami ma jakiś fetysz na punkcie Moai. Nie wiem, z czego to się wzięło, ale tak było. Nagrywam to ogólnie drugi raz, bo za pierwszym razem się nie nagrało. W sensie, źle... Nie wiem, o co biega. Musiałem zmienić sterowanie, bo gra wariowała i wykrywała niektóre klawisze podwójnie. Czyli na przykład strzelanie było dla gry jednocześnie, dla emulatora jednocześnie akceptacją tego, że chcę mieć takie ulepszenie. I to było dosyć wkurzające, bo musiałem cały czas strzelać. Okej. Okay. No i to jest, o kurde, i to jest tego typu gra, gdzie ginie się bardzo często, gdzie nie ma taryfy ulgowej, że coś ci się pomyliło, to może... Wiecie, w Jets and Guns To nie jest tak, że od razu jak w coś wlecimy, to giniemy. Ale tutaj tak jest. Tutaj nie ma zmiłuj. Ej, tych przeciwników zawsze nazwałem joystickami. Zawsze mi się kojarzyły właśnie z joystickami. No i dużo, bardzo, bardzo dużo zapamiętywania w tej grze jest. Jak choćby z tamtą tworzącą się górką, nie? Zresztą, właśnie tak jak mówiłem o tych nietypowych przeciwnikach, nie? To, no, jak widzicie, jesteśmy w czymś bardzo wielkim i takim organicznym. Troszeczkę kojarzy się to z grą Abadox. Fuck. Nie, wiecie, ja nie przygotowywałem się aż tak bardzo, chociaż nie powiem, moim marzeniem jest nagrać pełnoprawny gameplay z tego. A, no to sobie nagrałem pełnoprawny gameplay, dobra. Zrobimy sobie end. Nie ma moim zdaniem sensu robić kontynuacji przy pierwszej misji. W dzieciństwie wygrałem tę grę, ale tutaj powiem coś, co mówiłem już przy okazji innych gier, że ja nie jestem do końca pewien, czy to nie wyglądało tak, że po prostu miałem zhakowaną wersję, dzięki której mogłem sobie posiadać, nie wiem, z 30 żyć. No to jednak mocno ułatwia, nie, życie. Jak już jesteście wprawieni i giniecie, no to tak, nie wiem, z 3 razy na rundę giniecie, no to wiecie, tak średnio, no to wie, jeszcze przy kontynuacjach to te życia wam się nie kończą. Tutaj tak nie ma. Chociaż nie jestem pewien, czy kontynuacji nie ma nieskończonej ilości. Fuck. Musieliście zasłonić to. Okej. Tutaj właśnie trzeba pamiętać, że tu się robi górka i nie da się jej zniszczyć. Ta ostatnia moc do naładowania była jakaś fajna, chyba. Fuck. A to już nieistotne, bo nie mam mocy żadnej.
Tak, ta gra, tak jak mówiłem, jest bezlitosna, nie tylko pod względem ilości żyć, ale i power-upów. Giniesz, no to power-upy ci się zerują, nie masz power-upów. Nie masz power-upów i tyle. Dziwny ten organizm, on sam wysuwa kły, to nie jest tak, że mu te dziąsła mielą. Jak u pewnego youtubera. Okej. Teraz te gule takie, nie? Fajnie jakbym wiedział, gdzie one są. By się w nie nie wpieprzyć, a. No i co, znowu pewnie kontynuacja. Okej. Dobrze, że chociaż tyle. Może lepiej będzie właśnie tędy. Ej, Dobra, tutaj trzeba uważać, ponieważ to się na powrót tutaj robi. Dlatego lepiej być jak najbardziej wysuniętym. Okej, dotrę do bossa. Przynajmniej tyle. Czy go pokonam, to nie wiem, ale... Powiem wam, że w dzieciństwie ten boss mi się wydawał creepy, podobnie w sumie jak smok. Znaczy w tej grze są tak jakby dwa smoki, tak mi się wydaje. Nie wiem, czy tego ostatniego bossa można nazwać smokiem. Okej, mamy mózg. I cóż. I ten mózg ma ramiona. Teraz gdzie tutaj strzelać, co nie? Ano w łocy, a raczej w oko. Oko to jego słaby punkt. Tak. Też wiecie, nie chcę się tutaj rozchudać i za długo w jednym miejscu tutaj stać i w niego strzelać. O! Znaczy, to nie jest trudny boss, ale te jego ramiona są chyba najtrudniejszą częścią. O, to teraz jak zginę, to będę w drugiej rundzie. Yeah. Fuck. Ale dobra, nic istotnego i tak nie miałem. Oczywiście, że chcę kontynuację. Myśmy sobie właśnie... Chwila, czy ja mam? A, mam. Wiesz, już się bałem, że nie będzie. A speeda sobie też walniemy. Zastanawiam się, czy tutaj jest jakaś ochronka. Czy to ostatnie to nie jest ochronka, ale ta ochronka działa chyba tylko na przeciwników. W sensie, jak się wpieprzymy statkiem, to i tak giniemy. A ochronki są takimi jakby zabezpieczającymi nabojami. Ej, bo ja liczyłem, że będę miał wtedy poczwórne te rakiety, a to wychodzi na to, że nie. A, zachłanność. Chciałem mieć za dużo. Matko Bosko. A. Fajnie. Bardzo, bardzo fajnie. Jezu. O, będę przynajmniej szybki. Na jakiś czas, dopóki nie zginę. Ja bym bardzo chętnie zobaczył właśnie odświeżoną wersję Life Force'a. Moim zdaniem to jest gra, która powinna być jakoś zremake'owana. Wiecie, tak z lepszą grafiką. Fuck.
A, byłbym zapomniał, to jest jeszcze poziom egipski taki jakby. I to już w ogóle mi się bardzo podobało w tej grze, bo w dzieciństwie bardzo lubiłem film Gwiezdne Wrota. A tam ten motyw był. W sumie to nadal lubię ten film. I dziwię się, że ten reżyser Emmerich robi potem takie gówna. Czy wiecie, są gusta i guściki. Mnie się jego filmy w ogóle nie podobają. Ja na przykład jestem fanem filmów Marvela i wiem, że tam jest ogrom akcji i tak dalej, ale tam jakby ta akcja jest głównym... główną osią fabularną, nie? I zawsze jest, o, ziemia się niszczy. Tylko w inny sposób się niszczy, nie? Force. O, to mi... to może być coś ciekawego. Chwila, co mi to dawało? Czuję się teraz potężniejszy, tylko wiecie, żeby to nie było na zasadzie, że tylko się czuję. Ej, no ale dobra, trafili mnie i nic mi się nie stało. To coś zna... Chyba, że mi się po prostu uroiło, że mnie trafili i wiecie... Też mogło tak być. Matko Bosko, kochano. Tu się wyprawiają rzeczy. A weźmy tą stroną. Może będzie prościej. Wiecie, to, że jest więcej przeciwników, nie znaczy, że nie jest prościej. Tutaj na przykład mamy ten kanion, którego ominąć nie możemy. A, no tutaj w sumie też. Tu w sumie też jest ten kanion. O, takie asteroidy, tylko bardziej hardkorowe. Ostatnio żeśmy na tym zginęli, nie? Weź się tutaj wciśnij w to. Wciśnij się, kurde, w te szpary pomiędzy meteorami. Matko Bosko. Czy to jest... O, fajnie. Wiecie, ja zawsze miałem... mam schizę przy tej takiej zniszczalnej ziemi, że ona, podobnie tak jak ta tkanka z pierwszej misji, będzie się zrastać. A tutaj najwyraźniej... Matko Boska. Tutaj tak nie ma. Tutaj się tak nie dzieje. Dobra, przechodzimy sobie tędy. Nie wiem, czy tu dotrę do bossa, chociaż muszę przyznać, że go pamiętam. Nie jestem pewien, czy tu boss nie jest taki podwójny, że najpierw coś niszczymy, a potem przechodzimy do bossa. Jak to się stało? A, dobra, gramy jeszcze raz. Dobra, pamiętam, była taka baza, coś tam trzeba było rozwalić i wtedy się szło do takiego dużego statku kosmicznego, który cię atakował. Mhm, to pamiętam. To co, to sobie to Force najpierw załatwimy. Tak będzie najlepiej, najłatwiej. Boże. Dobra, może sobie tutaj to spróbujmy trochę podrasować strzelanie. Ja już myślałem, że to jest jakiś niezniszczalny element. Ale nie, no przecież wcześniej też to rozwalałem. To jak? Laser. Lazorem teraz będziemy strzelać. A, i w ogóle takie moje spostrzeżenie... Jak się nagrywa właśnie Retro Niedzielę, tego samego dnia, w którego się wstawia, a właśnie tak jest w przypadku tego filmu,
to od razu, nie wiem, jakoś tak, znaczy jest to oczywiście bardziej ryzykowne, wiecie, wszystko szybciej musicie zrobić, a tak macie sobie zaklepane ten film, wiecie, że jest wstawiony i jest fajnie, możecie sobie robić co chcecie. No szkur... Nie wiem, ten kanion mnie wkurza, bo nie da się za bardzo wykryć, kiedy on wypuszcza te swoje kamienie. No chyba, że to jest taka zasada, że po prostu nie macie tego przewidzieć. Macie po prostu od razu iść w przeciwnym kierunku. Czyli tutaj jednak nie... Dobra, tutaj nie ma nieskończonej ilości kontynuacji. Są trzy. A dziwne, bo chyba gra nie pokazywała tego. Bo wiecie, zawsze jest na przykład, że jest coś takiego, że pojawia się liczba przy tych kontynuacjach. No ale dobra. Tę misję już ukończyliśmy, więc nie będę wam jej pokazywać. Myślę, że to tyle w kwestii Retro Niedzieli. Piszcie w komentarzach, czy graliście w tę grę, bo dla mnie zaraz po grze Macross to była właśnie taka najbardziej rozpoznawalna strzelanka kosmiczna. Nie mówię tu o takich grach jak Galaxian i Galaga, troszeczkę inaczej je postrzegałem. Czy właśnie Star Force. Troszeczkę inaczej je postrzegałem, bo to było takie właśnie strzelanie do góry, tylko i wyłącznie. Natomiast jak większość gier Konami na Pegaza, jest to taka gra typu wyucz się ruchów, nie? Jak się wyuczycie ruchów, to tak naprawdę bardzo łatwo jest ją przejść. Coś jak kontra. Tylko trzeba do tego praktyki. Więc ja się z wami żegnam i do następnego.